Witam wszystkich. W kolejnym odcinku będzie grane w Days Gone. Dobra, mam tutaj misję fabularną od niego. Dość daleko. Mam znaleźć Andersona. Andersona. Moment, otworzę bramę. Właśnie, czy ja mam. Zobaczmy, czy ja mam dość paliwa. Może pójdę, zobaczę, Kazać, pierdo. nie odstawać! Kapralu, w czym mogę pomóc? Chyba nie widziałem cię tu wcześniej. Lucas Monroe. No tak, bo właśnie przyjechałem. Deacon St. John. O, będę mógł lepsze silniki o nią. Rozejrzyj się trochę. Mam tu pełno części do motoru. Nowa sakwa. Spoko, dzięki. Mam kredytu właśnie na razie. Na razie, kapralu. Tak więc. Uważajcie na motor. Czołem, panie się. Tam od razu. Czołem się, bracie. Z tym kapralem, kurczę. Ledwo przyjechałem, już się tak odzywają do mnie. To w Lost Lake i w tym Hot Springs, czy ten u Complenda, to nawet tak nie mówili. A ile dla nich zrobiłem? Śmiesznie. Zobaczymy, co tam na mnie będzie czekać. Kurczę. Cholera, nie teraz. Skąd on? Pięknie, no chodź, chodź. Skąd ten snajper? O, skurczybyk, co to? Zobaczcie, jakieś miotacze w ognia normalnie. Skurczybyk. Dobra, chyba tyle. Piękna zasadzka. Trzeba naprawić. No niestety, kurczę. Całego mi rozwalili. Już miałem tyle tych części metalowych. Złom chodzi. No nie mam nic już. No, znów mam jakąś tą. No dawaj. Co to? Myślę, że zobaczymy, co to jest. Dobra, gdzie? Jakiś miś. Teraz jesteś mój. Wezmę sobie broń na wszelki wypadek. Dobra, rozejrzyjmy się. Tu coś jest? Co tu mamy? Mam cię. No, wiedziałem, że zasadzka. Oddaję. Dobra, z góry mnie strzela. Dochodź. Już załatwiłeś? Chyba ja ciebie. Dobra, przeszukamy sobie. Dobra, lecimy dalej. Wszystko powyniszczone tutaj. Co kotek? Co
to jest w ogóle? Co ja tu mogę wziąć? Dobra. Gałęzie. A mi grzyby chyba i jagody potrzebne. Oho. Coś tu mnie goni. Sobie. Dobra, bo tu nikogo nie ma. Tylko co ja tu muszę znaleźć teraz? Dobra, no spokojnie. Coś słyszę. To mi się przyda. O, teczka, dobra. To się przyda. Dobra, lecimy odtąd, bo to jest cały ten obszar. Musi gdzieś tutaj być. Gdzieś na pewno. Sporo rzeczy, fajnie. I coś mi się ten, a to jest kanister, dobra. Ale coś mi się tu jeszcze świeciło. Ej, ale dużo kanistrów jest. Coś podejrzane tutaj. Beczek. Dobra, gdzie on jest? W tym domu może? Coś jest na czerwono. No to chyba beczkę chodziło. A to co to? O, coś jest. To na czerwono. To latające się... O, patrzcie! Co mnie atakuje? Gdzie to? Leżeć. Jeszcze jeden gdzieś. Dwa. O ty. Trzeba się ich pozbyć. Wszystko zmutowane. Dobra, na razie cisza. Dobra, jazda z tym. Ale gdzie on może być? To jest pytanie. Dobra, mamy znowu latające dziadostwo. Wypadł. Dawaj, dawaj, dawaj! Dobra, tu byłem. Tu chyba nie byłem.
Gdzie to? Gdzie on może być? To tutaj. Aha, jest, dobra. Czyli co, mam tutaj pewnie iść? Coś jest. Nie no, to są przeszukiwania. To chyba? Nie. No dobra, coś tutaj. Turendy. Aha, dobra jest. O kurwa, wilki. Muszę się przyjrzeć dokładniej. Ale a tutaj, no to. Dobra, co my tu mamy? Czy to na wlokom Andersona? Jak ja mam teraz dostać za niego nagrodę? No właśnie. No dobra, gdzie mam się? Gdzie te ślady? Tu coś jest. Aha, dobra, tutaj. Nie wiadomo, czy żyje w ogóle. Jaskinia Dead Coyote Lava. Pięknie. Z taką nazwą nic złego. Obóz przybłędów. Dranie napadają na wszystkie transporty, które trzeba w okolicy. Ale szybkie. Trofeum. O, mamy punkt ten. Fajnie. Sobie go... Czy tu skrzynkę. Buda czy Niro. Opusy, lisy, małpy, świstaki i wilki też
mogą się zarazić i przenieść nasz... Jezu! Co to znaczy? W sensie dla nas? Spójrz na mięśnie tego osobnika. Choćby ten powiększony guzek nadpanewkowy. Guzowatość kości łokciowej i szczeli. Zwykły wilk. Rozpędza się do 60 km na godzinę. A ten może dobić do setki. I to podgryzając sobie przy tym oponę od motocykla. Jeśli chodzi o nas, Katalu, to powinniśmy się cieszyć, że większość ssaków wyginie. Lepiej one niż my. Chodź, wynosimy się stąd. No, lepiej oni niż my. Dobra, już jestem. No dobra, czyli to też się zwierzęta. No ta choroba to i przez ślinę, przez wszystko. Dobra, do rzeczy. Biorę sobie to. Tak, to... niech to nie ma. Wezmę sobie teraz do zdrowia, bo dawno nie dodawałem. Wezmę sobie do zdrowia. No to do dzieła. Dobra. Mamy iść tutaj, chyba, tak mi się wydaje. Nawet na pewno. Ktoś tu biega. O. Właśnie to. Tu coś mamy? A, to przeszukanie. Dobra, mamy kolejne. Pokażcie się. Tam jest. Jest tutaj. Chyba. Myślałem, że to on. Ale chyba tam mam iść. Po co wracasz? Niko, nie słuchasz się. Nie, jednak nie. To idziemy dalej w tamtą stronę. No ciekawe co mnie tutaj. Czy on żyje, czy nie? Tutaj? Chyba tutaj. No w kółko kręcę się. Tu byłem, dobra, to idziemy tu. Tam też. Chyba tędy. Dobra broń na nie. Chyba tutaj. No nie, zabierz, no, czyli jednak nie żyje. Wciąż masz opaskę bojówki. No i dobra, no, czyli mamy ten dowód i... O!
O nie, jeszcze tego potrzeba. Kurczę, ale szybki. To jest wściekłe zwierzę. Pieprzej. Biegnij to też. Ale twardzie. Co tutaj mamy? No. Lawenda. No dobra, mamy misję wykonaną. Znaczy jeszcze nie. Muszę ten motocykl mój wziąć. Nawet wiesz. A długo mogę biegać, fajnie już. O, siemka. Dawno was nie widziałem. Ten kiedyś był tutaj. Otwieraj. On jest od działu Koriego. 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 Kori, jestem już. Dawaj kosiorkę. Panie, znalazłem go, Andersona. Miał pan rację. Były przy nim. Nie żyje? Powiedzmy, że miał bliskie spotkanie z watahą wilków, zanim go znalazłem. Tak właśnie powinni kończyć mordercy i złodzieje. Tak jest. Dziękuję, kapralu. To wszystko. O, Deacon sobie kaszkę trapę sobie wziął na tył. Lepiej jednak. Dobra, co mamy teraz? Nie mamy żadnej misji. O, patrzcie. Kurczę. Nie zauważyłem, że mi tam obóz wypadowy się. Trzeba będzie tam pojechać. Chyba teraz nawet wrócę, zanim tam się udam. No bo na razie nie mam chwilowo misji. Kori nie ma dla mnie. Kapralu? Cześć, znacie. A tak w ogóle jako... Stankuję. Lukas, prawda? Nie kojarzę twojego akcentu. Aż tak to słychać. Bo tak w ogóle to jestem z Kanady. Przyjechałem tu na wakacje z rodziną. Chcieliśmy trochę pobiwakować. Na zachód. Jak długo tam byłeś? Bardzo długo. Tak, przegapiłam zaprzysiężenie, ale umiem rozpoznać, kiedy ktoś swoje odsłużył. Chyba rozumiesz. 4 lata. 10. Armia. Afganistan. Jak mówiłem pułkownikowi, nienawidziłem każdej chwili w boju. A ty? Na razie, kapralu. Kapralu, jesteś nowy? Nazywam się Rumi Ikeda. Deacon St. John. To ty? Do widzenia. Mamy zadania. Dobra, jedziemy. Ale myślę, że to już w kolejnym odcinku se zacznę. Żeby wszystkiego nie naraz robić.
Tak, pojadę w kolejnym odcinku do tego obozu wypadowego. Mamy jedną misję z 13, to jeszcze sporo. Potem pojadę tutaj, to sobie odkryję. Tak więc żegnam się z wami w Diamond Lake i widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, cześć.